Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, ale jak to w sezonie, wiele się działo, za to dzisiaj wracam do was z trochę innymi tematami niż zwykle, zresztą zobaczcie sami. U mnie to beka. Jednak te z Leroy nie są na 3 metry, tylko na 2,70. Udało nam się, i to już jakieś pół roku temu, zmienić przestrzeń. Liczyliśmy na błyskawiczną akcję, jednak sami doskonale wiecie, jak to działa. A to pomalować, a to wygłuszyć, a to panele położyć i było sporo komplikacji. W końcu jednak jesteśmy i nadajemy do was na żywo z nowej przestrzeni, która jest także dla was. Ten kadr już pewnie znacie, udało nam się go przenieść do nowej lokalizacji, która jest zdecydowanie większa, także tak jak wcześniej mamy tutaj studio podcastowe, mamy mój kadr YouTube'owy, piętro niżej studio fotograficzne, no ale czym by było studio bez pełnego wyposażenia? Także całe nasze wyposażenie jest od firmy Mitoya, której bardzo dziękujemy. Zapraszam was na ich stronę, sprawdzajcie link w opisie, jeśli potrzebujecie coś do studia, na pewno to tam znajdziecie. Do nas przyszła już pierwsza część paczek, która jest stricte do tego studia tutaj filmowego, druga paczka do studia fotograficznego. Pokażemy wam, co tam było w składzie, jak już będziemy w studiu foto. Także teraz unboxing. Zapraszamy serdecznie. Mamy ten nożyk taki profesjonalny do unboxingu. Na poprzedniej lokalizacji bazowaliśmy na sprzęcie, którego używamy też na co dzień, co było czasami problemem ze względu na to, że musieliśmy się nim mądrze dzielić. Teraz postanowiliśmy jakby wyposażyć studio w taki sposób, żeby nawet klient, jeśli przyjdzie sam i będzie chciał coś tutaj zrealizować, to jakby ma w pełni wyposażone studio i na pewno niczego tutaj nie zabraknie. Także właśnie w tych kartonach mieszczą się rzeczy, które są do tego potrzebne. Chyba. Domówiliśmy sobie dwie heksy, którymi będziemy mogli doświetlić zarówno ten kadr, na którym ja zazwyczaj nagrywałem swoje odcinki, ale też tymi heksami, fajne małe 70-tki, będziemy mogli doświetlić ten kadr. Tu mamy jeden uchwyt, na który będzie wisiała jedna lampa. Na razie na tym statywie będzie stała druga lampa, chociaż tutaj myśleliśmy, żeby przykręcić drugi taki sam uchwyt. Marcino, prezentuj. Jaki bym powiedział premium ten softboxik, co? Fajny, fajny. Powiem ci, że jak go wyciągnąłem, to robi robotę. I cieszy mnie to, że jest płytki. Że nie będzie zajmował tyle miejsca, co te poprzednie, gdzie jak założyliśmy 110 albo 120, to zajmowało pół pokoju, a te są naprawdę zgrabne i będzie można powiesić dwa i każdy z gości, czy każda strona będzie miała swoje dedykowane źródło światła, co jest dla mnie genialnym rozwiązaniem. Za chwilę będziemy to chyba rozkładali tak na tip-top i wieszali. Studio Maker zostało mocno doposażone, wręcz bym powiedział pod sufit. Zrealizujecie tutaj wszystko od podcastów, przez wideo podcasty, po live łącznie. Szury SM7B dla każdego z rozmówców wpięte do roadcastera, dodatkowo najwyższy ATM, wszystko oświetlone Amaranami 100DS schowanymi w oktach Mitoya Intense 70, do tego dużo ambientowych lampek, nie brakuje tutaj kompletnie niczego. Są dwa statywiki, żeby każda kamera miała swój, bo pod centralną mamy taki trochę większy i cięższy, więc dwa na kamery boczne na pewno wystarczą. Trochę pudełko zagadka, bo nie wiem, co tu jest. Ale te jarzyniówki, to straszne światło. Ale mimo wszystko widać moją radość na twarzy? Tak. I nasi klienci i następne odcinki YouTube'owe, które będę nagrywał w tym pomieszczeniu, będą oświetlane właśnie tymi lampami. Co prawda na początku chcieliśmy wziąć inny model, ale tam bezpośrednio ze sklepu doradzili nam, że to jest nowszy, lepszy, porządniejszy i że w podobnych pieniądzach, więc sprawdzi się nam lepiej. Twoje fajne, malutkie, co? Strasznie mi się jak to podoba. Pierwsze wrażenie wykonania? To jest metalowe? Plastikowe. W sensie tworzywo sztuczne. Okej. Cozy, bardzo lekkie, bardzo fajne, co w naszym przypadku akurat będzie odgrywało bardzo dużą rolę ze względu na to, że te ścianki są zrobione z gipsu, więc jak zobaczycie to ramię, ono już wygląda konkretnie. Jak dołożymy do tego jeszcze tę lampę i softbox, to będzie to generowało ciężar, ale w przypadku tych lamp jestem zadowolony już ze względu na to, że są turbo lekkie i nawet jak dorzucimy te softboxy, to nie powinno to nam zaszkodzić. Otworzyliśmy małe i klimatyczne studio foto, zapraszam na dmowskiegostudio.pl, chwilowo zaaranżowane w scenki świąteczne, oraz powiększyliśmy studio podcastowe, a to wszystko przy wsparciu firmy
Mitoja, która pomogła nam doposażyć obie te przestrzenie w ich topowe softy, statywy, zarówno te oświetleniowe, jak i fotograficzne, lampy, o których prawdopodobnie zrobię osobny odcinek, i wiele innych maneli, bez których studio po prostu nie może być kompletne. Już nagrywasz, tak? Cały czas! Schodzimy piętro niżej do studia fotograficznego. Klucz. Nie mam. W drzwiach został? Nie wiem. No i tą oto właśnie przestrzeń będziemy zmieniać w studio fotograficzne. Jak na razie widzicie, dużo pracy przed nami, ale to dobrze, bo co się zmieni, to nie uciecze. No i tutaj to wszystko, znaczy prawie wszystko, jest właśnie wysłane przez Mitoje. Mamy tutaj C-standy, blendy, flagi, softboxy i panele podłogowe, które są akurat z Lego Amerla. Także do dzieła. Trzy, dwa, jeden. To jest prawdopodobnie najważniejszy element, na którym mi najbardziej zależało, czyli no tak jak widzicie, mam 1,80 m wzrostu. Tu jest duża paczka z ogromną heksą, jeśli będzie trzeba doświetlić całą sylwetkę, większy plan, kilka osób na tłach, na jakiejś scence, to jest must have i z tym będziemy działać. Dmowskiego Studio to nasz mały poboczny projekt, w którym zdążyłem w trakcie dostawiania mebli i innych maneli zrealizować już kilka sesji zdjęciowych. Jeśli chcielibyście wynająć tą przestrzeń, do dyspozycji macie trochę starych mebli, tła, dymiarkę, snuta, żele, panele RGB, lampy. Oświetlicie wszystko jak tylko potrzebujecie. Mamy na stanie począwszy od 180 cm okty Mitoja Intense przez lanterny, wszystkiego rodzaju blendy, flagi, C-standy. Czego dusza zapragnie, jeśli nie fotografujecie ludzi, też nie ma problemu, są softy 60x90, boomy. Cały ten proces trwał trochę dłużej niż się spodziewaliśmy, ale dlatego, że wiecie, w sezonie jest mega dużo roboty, trzeba było siedzieć wieczorami i tutaj dowozić, nie wszystko też jest dostępne od ręki, więc na coś musieliśmy poczekać, coś tam musieliśmy domówić. Okazało się, że mieliśmy zamiast paneli wykładziny, więc musieliśmy te wykładziny zrywać, kłaść te panele na nowo, rozpakować te sprzęty, no i wszystko ustawić tak, aby było to do waszej dyspozycji w 100% sprawne i gotowe. Podczas doboru sprzętu stawialiśmy na sprzęt, który zostanie z nami na dłużej. Szukaliśmy rozwiązań solidnych i wygodnych, dlatego że sprzęt będzie eksploatowany, jak to na najmie, dość często i mocno. Stąd też padło na Mitoja Intense. Seria mocno przypadła nam do gustu przez wzgląd na solidne wykonanie. Z tego samego powodu padło też na C-standy, także bardzo dziękujemy za dobre doradztwo, czy to w wyborze lamp, czy softów, i raz jeszcze odsyłam do sklepu Mitoja. Poza nowym studiem i powiększoną przestrzenią udało mi się też oczywiście przenieść scenkę, którą znacie z poprzedniej lokalizacji, na czym nie ukrywam, trochę mi zależało. Z tym, że teraz mam zdecydowanie więcej miejsca, nie potykam się o statywy, realizacja biroli nie odbywa się w towarzystwie obijania statywów o ściany, także dużo większa wygoda. Jak co jesień wracam do was z poradnikami i reckami sprzętów, także trzymajcie się blisko, bo w końcu wracam do działania. Trochę postanowiłem też odbiec od tematyki Sony, pozapraszam sobie gości, którzy pracują na innych sprzętach i porozmawiam, dlaczego u nich padły takie decyzje sprzętowe, a nie inne. Także zapraszam was do odwiedzania studia, wpadajcie na dmowskiegostudia.pl, rezerwujcie terminy na hasło wpadam na Dmowskiego, macie 10% na wszystkie opcje od sesji świątecznych po wynajem przestrzeni do końca listopada włącznie. Także mam nadzieję do zobaczenia na żywo, ale też w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na foto zbić pionę, no i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!